Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać kilka przydatnych funkcji, które skrywa Microsoft Excel 2016, będący składową usługi Office 365. Excel to narzędzie, które jest używane do obliczeń, tworzenia tabel, raportów, czy chociażby generowania wykresów, dlatego dobrym pomysłem jest poznanie jego ciekawych funkcji. W pakiecie Office istnieje wiele szablonów. Są to gotowe, predefiniowane pliki, z których możemy korzystać, co zdecydowanie przyspiesza naszą pracę. Dostępne są również w programie Word czy PowerPoint. Jak możemy zauważyć, są one pogrupowane w odpowiednie kategorie, a poprzez okienko wyszukiwania możemy przeszukiwać tysiące szablonów online. Wpisz na przykład budżet. I z wyników wybierz interesujący Cię szablon, co spowoduje otwarcie okienka opisu. Jeżeli chcesz go użyć, kliknij przycisk Utwórz. Jak widzimy, otworzył się nam bardzo dobrze wyglądający szablon z gotowymi funkcjami, na którym możemy już rozpocząć swoją pracę. Błyskawiczne wypełnianie to funkcja, która przydaje się, gdy chcemy uzupełnić np. kolumnę w tabeli według określonego schematu. Weźmy dla przykładu tabelę z adresami e-mail. W następnych kolumnach chcemy uzupełnić dane według nagłówków. W tym celu wpisz w pierwszej komórce kolumny imię Jan i kliknij Enter. W kolejnej zacznij wpisywać następne imię. Jak widzimy, Excel podpowiada nam wartości w następnych komórkach. Aby je zatwierdzić, kliknij Enter. Następnie w pierwszej komórce kolumny nazwisko wpisz pierwszą wartość, kliknij Enter i uruchom błyskawiczne wypełnianie skrótem Ctrl-E. W trzeciej kolumnie wpisz Jan Kowalski i kliknij Enter. A następnie wybierz kartę Dane i kliknij Wypełnianie błyskawiczne. Spowoduje to wypełnienie kolumny według wzoru. Elementem przyspieszającym pracę oraz oszczędzającym czas na odnajdywanie poszczególnych funkcji jest szybka analiza. Aby z niej skorzystać, wystarczy, że zaznaczysz poszczególne dane i klikniesz w jej symbol lub skorzystasz ze skrótu Ctrl-Q. Teraz wystarczy wybrać odpowiedni sposób, w jaki chcesz zaprezentować swoje dane i wyniki, np. w postaci skali kolorów czy pasków danych. Z poziomu menu Szybka analiza możemy również stworzyć różnego rodzaju wykresy, a najeżdżając na proponowane, od razu pojawi się podgląd, jak dany wykres będzie wyglądał. Bardzo przydatną opcją, która zapewnia możliwość przeszukiwania sieci z poziomu Excela, jest inteligentne wyszukiwanie. Funkcja ta występuje chociażby w aplikacji Microsoft Word. Mając jakieś zestawienie firm, o których chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej, wystarczy zaznaczyć daną komórkę z nazwą, następnie wybrać kartę Recenzja, a następnie kliknąć Inteligentne wyszukiwanie. Po kliknięciu wysunie się boczny pasek z wynikami dotyczącymi szukanej, w naszym przypadku, firmy. Na podstawie danych historycznych możemy posłużyć się funkcjonalnością prognozowania. Posiadając odpowiednie dane, np. sprzedaż w określonych miesiącach na przestrzeni kilku lat, wystarczy, że zaznaczysz wszystkie dane, a następnie w karcie Dane klikniesz w opcję Arkusz prognozy. Spowoduje to wyświetlenie wykresu, a klikając w przycisk Utwórz, powstanie nowy arkusz przedstawiający określone prognozy. Dzięki temu możemy sprawdzić, który scenariusz będzie dla nas najkorzystniejszy. Funkcja, która umożliwia przedstawianie danych w efektowny sposób, to mapy 3W. Dzięki temu dodatkowi możemy przedstawić nasze dane na mapie. Należy przy tym pamiętać, że muszą one posiadać lokalizację. Dla przykładu mamy tutaj tabelę kilku państw, miast oraz sprzedaż w nich w 2016 i 2017 roku. Aby skorzystać z map 3W, zaznacz jakąś komórkę w obrębie danych, kliknij kartę Wstawianie, mapa 3W
i otwórz dodatek mapy 3W. Spowoduje to wyświetlenie mapy z zaznaczonymi już na niej miastami z naszej tabeli. Aby zobrazować sprzedaż, przeciągnij do pola wysokość pole sprzedaż nowych samochodów w 2016 i sprzedaż nowych samochodów w 2017. Co więcej, możemy zmieniać sposób wyświetlania danych, usunąć legendę, dodać etykiety mapy, a nawet zmienić jej motyw. Po zapisaniu pliku, ponownym otwarciu i wprowadzeniu nowych danych, wystarczy uruchomić dodatek mapy 3W i kliknąć w polecenie na wstążce Odśwież dane, co zaktualizuje naszą mapę.